Ja bym chciał się upewnić, czy użytkownicy języka Trojana są w stanie dyskutować na temat wspólnego sensu tych wszystkich pięciu zdań. Tak? Czy są w stanie mówić o tym sądzie w jakikolwiek sposób? Znaczy, jaka wspólna treść jest dla tych pięciu zdań? Tak? Bo my możemy, tak? A jeśli te określniki są obligatoryjne, to się wydaje, że nie mogą, tak? O tym mówić. Znaczy, ta kultura w ogóle się unika o dyskusji na które nie są konkretne, tu i teraz. Prawda, żeby mówić o, powiem tak, w korpusie językowym, a językoznawcy bazują na korpusie językowym, no nie spotka się zdań typu, no, do których są przyzwyczajeni filozofowie, o, że kawaler to nieżonaty mężczyzna i tak dalej, więc my nie bazujemy na takich zdaniach. Ale więc na gruncie języka Tariana, może tu Pan odpowiem, na gruncie języka Tariana, jeżeli ktoś mówi o swoich stanach mentalnych, o przekonaniu, to tam jest określenie niewizualne sensoryczne. Czyli to twierdzę na podstawie czegoś, co jest niewizualne, dane mi niewizualnie sensoryczne. Więc tutaj wszelkie przekonania, emocje, na przykład takie przekonanie bazowe, odczuwam ból w kolanie, on byłby. No to już nie byłoby bazowe, bo on byłby koniecznie zaopatrzony tym, na jakiej podstawie to twierdzę, tym metaprzekonaniem, że twierdzę to na podstawie właśnie czegoś, co jest niewizualne, sensoryczne. Więc tu by było może ta droga. Ja mam taką propozycję, żeby jednak wszystkie pytania może wygłosić i potem zbiorczo, może pan doktor odpowie, dlatego że po prostu no, podczas tego nie pozwala, a myślę, że najlepiej, znaczy, żeby one zostały wypowiedziane. Myślę, że pan profesor Kleszcz. Ja mam takie dwa bardzo proste pytania. Mianowicie w wypadku języka Tariana, gdzie mamy do czynienia z tymi określnikami, to podanie tego źródła, czy łączy się z jakimś przesądzeniem co do wiarygodności tego źródła? Przecież oni muszą wiedzieć, że są ludzie, którzy kłamią i tacy, którzy mają zaburzenia percepcyjne. Czy to jakoś jest w tej pragmatyce języka tam widoczne? I rzecz druga, to są jednak... Dwa pierwsze określniki przesądzają o wiarygodności. To jest pewna. To są jednak języki kultur nienaukowych. Zgadza się. Język Keszua ma 10 milionów użytkowników, tradycję literacką i również ma określniki źródła wiedzy. To nie jest żadna niepopatrzenie negatywnym określnikiem. Natomiast jeżeli mówi się tak, że mówiący wnioskuje z posiadanej wiedzy ogólnej, to domyślamy się, że tutaj chodzi o wiedzę potoczną. To nie jest teoria naukowa w interpretacji na przykład kopenhaskiej. Nie, swojej wiedzy. No właśnie, więc to jest trochę prostsze, jednak Portugalczycy, Hiszpanie i Anglicy mają gorzej. Bo ich kultura jest kulturą, gdzie wiedza naukowa odgrywa istotę. Pan profesor Wojtysiak? No, mam takie pytanie, bo rozumiem, że na podstawie tutaj nawiasinowki bibliograficznej ta rekonstrukcja fragmentu gramatyki języka Tariana jest dokonana przez językoznawców. No, przez Aleksandrę Eichenbaum. To jest jedyna osoba, która napisała na temat języka Tariana i opracowała. I ta osoba jest z urodzenia? To jest Rosjanka, która... Więc chodzi o to, że pochodzi z kręgu kultury europejskiej. To jest moje pytanie. Ale nie szkoda tam. No ja rozumiem. Teraz tak, urodzona osoba mówiąca od urodzenia w języku Tariana, czy taką samą wydała rekonstrukcję tej gramatyki? I jaką wydała rekonstrukcję typowego języka europejskiego? Czy by ona mogła nas rekonstruować? Też, że są nieobligatoryjne u nas te. No, słyszeliśmy, że to kłamcy są ci Europejczycy. Jeżeli mogę tak króciutko, ja nie potrafię, ja nie jestem użytkownikiem języka Tariana, więc nie potrafię panu tak odpowiedzialny sposób odpowiedzieć. Ale a propos tej drugiej części pytania, kiedy użytkownicy języka Tariana mówią po portugalsku, to oni mówią w sposób bardzo sztuczny. Ponieważ do każdego zdania doczepiają taką końcówkę. Widziałam to, słyszałam to.
co jest sprawia nieprzyjemne wrażenie, ponieważ to jest tak, jakby panowała atmosfera niedowierzania, bo to nie jest dla nas naturalne mówić w każdym zdaniu, na jakiej podstawie to twierdzę. Czy jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że różną ekonomią tej energii. Czyli jeszcze dwa pytania, tak? Tak, i tu na końcu. Bardzo proszę. Czy da się świadomie manipulować tego określenia? Tak, one są używane do chowania. Tak, to nie jest gramatyczne wpisane, jak na przykład w momencie, kiedy ja sobie sformułuję jakiś opis rzeczywistości, to nie jest jakby niemożliwe, żebym kłamał. Tak? Ależ oczywiście, że tak. I one są używane po to, żeby kłamać. Ta manipulacja, można kłamać w tym zdaniu głównym i można kłamać co do określnika. Daje nawet więcej możliwości. Ale nie można zrobić tego, co można w języku polskim. Zostawić słuchacza bez informacji, na jakiej podstawie coś twierdzę. Co więcej, w języku polskim, również w angielskim, im więcej informacji się podaje, tym mniej wiarygodny staje się przekaz. Jak ktoś mi mówi, że mój portfel leży w pokoju obok, no to ja wiem, że on leży w pokoju obok, ale jak ktoś mi powie, że mój portfel leży w pokoju obok i powie, widziałam go tam, to ja myślę, aha, widziałam, to ja zobaczę, czy on tam jeszcze leży, prawda? Im więcej się podaje, to dlaczego on tak dużo mówi, prawda? No to tak jak powstał naturalny pytanie, czy tam jakiś tekst epistemologiczny? Tam jest cały czas naturalna. Aha, nie muszą pisać, oni mają na co. Nie. Celem mojego wystąpienia było po prostu, no, kiedy czytam na przykład ostatnio o epistemologii świadectwa, to stwierdzam po prostu, że większość przykładów zdań, które się tam podobają, no, one nie są adekwatne, jakby je zastosować do języka Tariana po prostu. To nie są, na przykład nie wyrażają przekonań te zdania, a dyskutuje się, czy to mogą być uzasadnione przekonania. No w języku Tariana to nie są w ogóle przekonania. Rozumiem. I ostatnie pytanie, nie możemy więcej. Bardzo proszę. Gdybyśmy podzielili zdania na analityczne i syntetyczne, to ja rozumiem, to zdanie syntetyczne wymagałoby uzasadnienia, kiedy żądamy, oczekujemy, no ale czy koniecznie musiał przyłożyć kondycję języka dalej do zdania, jeśli dziś jest poniedziałek, to dziś jest poniedziałek, bo mi tak ktoś powinien. Takie nie znajdziemy. Niemniej jednak, może powinnam dodać tutaj, że zdania, które są wyrażaniem prawdy oczywiste, ale prawdy oczywiste, do której każdy może łatwo dojść, to nawet jeżeli ktoś tego nie widział, to on na określnik wiedzy bezpośredniej widział. Ale to muszą być prawdy typu, nie, że Bóg istnieje, nie, to są prawdy, które każdy może zobaczyć i nauczyć się przekonać. Ja szukałam tego typu przykładów i no, niestety w tym korpusie językowym nie znalazłam tego typu. Proszę Państwa, przykro mi, ale naprawdę już powiem Ci, dziękuję bardzo.